Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy wtorek. Umówiliśmy się na dzisiaj z paniami, które pracują w Lancerto. Mamy taki plan, żeby odnaleźć dzisiaj ten jeden, jedyny ślubny garnitur. Prawda, Andrzeju? Tak. Jesteś podekscytowany? Tak, o. Takie 5 na 10. No ja jestem podekscytowana bardziej, także idziemy i zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Umówiliśmy się na dzisiaj, dlatego że w weekendy jest tu za dużo ludzi. We wtorki są też dostawy do sklepu. Jak widzicie, jest tu dość pusto, a jak byliśmy tu w sobotę, to był dramat, naprawdę. Ciężko było tu przejść, a wąsko nie jest. Andrzej się przebiera, zaraz wam go pokażę. A tak może na wieszaku pokażę wam, między czym wybieraliśmy, bo tak naprawdę przechodziliśmy tutaj już od jakiegoś czasu i mieliśmy swoje konkretne typy. I zaraz wam pokażę na wieszakach, które to modele. Skoncentrowaliśmy się na tym, co wisi właśnie tutaj w tym górnym rzędzie. Typ Andrzeja to był ten granat. Ja jeszcze bardzo chciałam zobaczyć go w smokingu. Natomiast jesteśmy już po pierwszych przymiarkach i zdecydowanie wygrywa ten w wersji granatowej. Za chwilę będziemy dobierać wszystkie detale. No i pewnie się wam pokażemy. Będziemy się zaraz jeszcze upinać, żeby wprowadzić drobne poprawki. Ale prezentuje się to zacnie. Jeszcze pasek do wymiany, bo mamy swój. Zaraz wybierzemy coś czarnego. Misja zakończona sukcesem. Tak. I wyszło na moje. Tak, wyszło na Andrzeja. No, nie mogę powiedzieć, że nie wyszło na moje, bo nam jakby, jak chodziliśmy i właśnie kilka razy byliśmy w tym sklepie, oglądaliśmy różne modele, to zawsze, no właśnie, jak wychodziliśmy, to rozmawialiśmy o tym jednym konkretnym. Natomiast ja się ubierałam, że chciałabym zobaczyć Andrzeja w smokingu. Zobaczyłam i to nie było to, więc utwierdziliśmy się w przekonaniu, że ten pierwszy typ Andrzejkowy był jak najbardziej słuszny. W ogóle, a propos nazwy, ja zawsze mówię Lancerto, a słyszałam, że panie w sklepie mówią Lancerto i w sumie miałoby to sens, słuchajcie, bo to jest polska firma. To jest łańcuta. Tak. Dlatego no ale to tak Lancerto brzmi tak włosko i tak się pisze trochę, nie? No nie, tak bardziej luksury. No. Chciałam powiedzieć, że no dla was to będzie tak wszystko ładnie, płynnie przejdzie, bo to zostanie tak zmontowane, że całość zobaczycie w tym samym filmie. No my teraz musimy poczekać. Pani bardzo skrupulatnie zdjęła miarę z Andrzeja, pozaznaczała wszystko to, co trzeba zwęzić, bo Andrzejek ma talię osy. Tak, więc garnitur jakby został jeszcze w sklepie, bo będzie poddawany wszystkim tym poprawkom krawieckim. Koszula zresztą też. Powiem wam, że jestem zachwycona tym, jak bardzo kompetentna była pani, która nas obsługiwała. Jest to w zasadzie kobieta, dzięki której tak bardzo polubiliśmy ten sklep. Mam takie wrażenie, prawda? Mhm. Bo jak byliśmy tam za pierwszym razem, to też ta pani właśnie nas obsługiwała. I naprawdę chciałabym, życzyłabym sobie i wszystkim wam, paniom, które towarzyszą też panom przy takich wyborach, żeby w każdym sklepie była tak kompetentna obsługa. Naprawdę świat będzie wtedy piękniejszy. No, jestem bardzo podekscytowana. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie to wszystko i będziemy mogli zobaczyć już obraz Andrzeja w całości, takiego full spasowanego. Czujesz ekscytację? No w sensie spoko, ale nie mam takiego uuuu. No fajno, ładnie, podoba mi się, ale no garnitur, no w sensie spoko, no i tyle. Nie, ja czuję oczywiście ekscytację, no wiadomo, no, dla chłopa to nie jest nic takiego wow, dla mnie było. Fajnie, że to będzie wszystko tak właśnie bardzo pod Andrzejka dopasowane i nie mogę się doczekać, aż zobaczymy efekt finalny. Więc co? Hop w przeszłość. Hop w przyszłość. No i wybiła magiczna godzina, jest 15:10. Andrzejek, jak zwykle mój super hero, przyjechał po mnie, żebym nie musiała się tłuc komunikacją.
No, ale dzisiaj poza tym, że jest piąteczek i zaczynamy weekend, to prosto z biura jedziemy do Piaseczna. Odbierzemy garnitur, mamy taką nadzieję. To się jeszcze okaże. W sumie nikt do nas nie dzwonił, że on już jest gotowy. Natomiast na tej, wiecie, karteczce takiej z instrukcjami dla krawca była informacja, że on właśnie będzie do odebrania w tym tygodniu. Miał być już w środę. Także zobaczymy. Potem będzie grill. A w weekend robimy coś fajnego? Nie wiem, nie mamy jakiś plan? To się okaże. No, jest turbo ciepło, mam sweterek, ale to dlatego, że w biurze klima i czasem jest chłodno. No, a teraz jedziemy i będziemy jeść pyszne jedzonko. Boże, jakie słońce! Idę z napół zamkniętymi oczami. Ale to dobrze, że mamy taki słoneczny weekend. Jesteśmy w Piasecznie i zmierzamy właśnie do Lancerto. Mamy nadzieję, że uda nam się odebrać garnitur. W galerii stosunkowo pusto. Mamy nadzieję, że jak wejdziemy do sklepu, to nie będzie tam za dużo osób i będziemy mogli sobie swobodnie to wszystko przymierzyć. No i mamy Andrzeja w jego stroju. Tak ładnie wyglądasz, żeby ktoś się jeszcze do tego kościoła nie przypatoczył. Ekstra. Nie mamy muszki, została w domu, ale całość prezentuje się ślicznie. W ogóle... No? Strzelam, że ojciec powie, że za ciasny, jak nic. Ojciec lubi takie odstające. Luźniejsze. Tak. Nie, mamy modę na ślimowanie i to jest dobra moda. Ale w ogóle jakbyś zdjął marynarkę, to potem to w domu pokażemy. Super leży koszula po wytaliowaniu, naprawdę. Tak. I wybraliśmy buty, a już masz dwa takie same. Jej, wychodzimy! Niosę, co ja tu niosę? Garnitur Andrzeja. Bosko to wygląda, jestem bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, czy Andrzej ma rację, zaraz jedziemy do rodziców. Więc podejrzewam, że będzie kolejne podejście do mierzenia i będzie rodzinne oglądanie tego, co nam z tego wyszło. No i w sumie myślę, że Andrzej może mieć rację, że za to stwierdzi, że za ciasny, ale to bardzo ważne. Pani w salonie o tym mówiła. Nie garbimy się, w garniturze się nie garbimy, bo to naprawdę bardzo dużo zmienia w odbiorze. Do środka bierzemy garniak. Wow, jestem mega podekscytowana. Serio, Andrzeju, a jak ty? Ładnie wyglądam. No nie. Pięknie to wyglądało. Tak położyć? Także tak, mamy już wszystko. Muszkę zostawiliśmy w domu, kupiliśmy ją wcześniej. Teraz dokupiliśmy jeszcze buty i pasek. Skarpetki mamy. Skarpetki mamy w domu. W razie czego w sumie skarpetki zawsze jeszcze można dokupić, gdybyśmy mieli jakiś skarpetkowy kryzys. Ale ekstra. Serio ekstra to wszystko wyszło. Bardzo się cieszę. No ta pani. Nie pokazywałam wam jej oczywiście, no bo nie chodzi o to, żeby tym nagrywaniem naruszać czyjąś prywatność, ale jak będziecie w Piasecznie i będziecie mieli ochotę wejść do Lancerto, to jest taka wysoka pani w takich blond włosach do ramion i wszystkie panie w tym salonie są ekstra, ale ta to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, nie? W sensie tak bardzo zna się na tym, co robisz, to jest naprawdę impressive bardzo. Tak. No. Moje podekscytowanie sięga zenitu, Andrzej ma takie, no fajnie, fajnie. No ale to chyba baby są od tego, żeby się bardziej tym wszystkim ekscytować. Baby, ale przecież powiedziałam kobiety, baby to ma się w nosie. No. Jedziemy do domu i na pewno w domu będzie jeszcze kolejne mierzenie, więc zaprezentuję wam jeszcze raz, jak Andrzej wygląda. No bo już będziemy mieli pełną swobodę, w sensie wiemy, że nikomu nie będziemy przeszkadzać tym nagrywaniem, więc robimy to tak już bardzo dokładnie. Lecimy.